Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie lutego. Jeśli chodzi o luty, to zdecydowanie nie był to tak udany miesiąc jak styczeń, natomiast wciąż udało mi się przeczytać 5 książek, a w zasadzie przeczytać 3 książki, natomiast 2 przesłuchałam w formie audio. Staram się przekonać do tej formy, ponieważ marnuję dużo czasu na takie czynności, gdzie po prostu czytać nie mogę, na przykład na drogę do pracy, chodzę piechotą, to jest codziennie 20 minut w jedną stronę, więc już tutaj mamy 40 minut, które można wykorzystać. Poza tym w styczniu też zapisałam się na siłownię i sporą część tych audiobooków przeczytałam także właśnie, znaczy przesłuchałam podczas ćwiczeń na siłowni, także to też była świetna forma do wykorzystania tego czasu. A także, wiecie, w domu podczas takich czynności jak, nie wiem, sprzątanie, gotowanie, to też naprawdę fantastycznie się sprawdza. Także staram się przekonać, tak jak Wam mówiłam, ja jestem osobą, której ciężko się skupić na słuchaniu audiobooka, to znaczy ja zdecydowanie wolę książki czytać, ale wyszłam z założenia, że ostatnio w ogóle ciężko mi się skupić na czymkolwiek, na czytaniu takim, czytaniu faktycznym również. Więc jak sami widzicie, gdyby nie to, że udało mi się te 2 książki przesłuchać w formie audio, to przeczytałabym tylko 3 książki i tym samym poznałabym tylko 3 historie w lutym, a tak udało mi się poznać 5 książek, 5 różnych historii, także bardzo się cieszę, że ten czas jakoś tam wykorzystuję i myślę, że będę to dalej kontynuować. A przechodząc już do rzeczy, to może zacznę właśnie od tych książek fizycznych, a później będę Wam tutaj wyświetlać okładki obok mnie. Książki fizyczne mam tylko 2, 3 to był e-book, a 2 ostatnie no to właśnie audiobooki. Jeśli chodzi o te książki w formie papierowej, to mam tutaj Tahere Mafii i Gorzki Smak Jej Wielkiej Radości. To jest historia, która opowiada o nastoletniej Shadi. Jeżeli czytaliście poprzednią książkę tej autorki, to na pewno wiecie, w jakich tematach tutaj oscylujemy. To znaczy tutaj również mamy Stany Zjednoczone tuż po zamachach terrorystycznych w 2001 roku. Tutaj konkretnie mamy rok 2003, więc też nadal ta tragedia jest świeża. I ta nienawiść Amerykanów do ludzi innej kultury jest bardzo, bardzo duża. Shadi to w ogóle jest dziewczyna, która straciła w życiu bardzo wiele, ponieważ niedawno zginął jej brat. Jej rodzice również nie za bardzo są w takiej dobrej kondycji psychicznej. Trudno się zresztą dziwić, skoro stracili jedno ze swoich dzieci. Ojciec ma problemy z sercem, matka ma inne problemy, także naprawdę nie jest to lekka i przyjemna sytuacja. W dodatku najlepsza przyjaciółka Shadi się od niej odwraca właśnie po tej tragedii, kiedy Shadi postanawia dalej nosić hijab i dalej być muzułmanką otwarcie i nie ukrywać tego, a w tym samym czasie wielu ludzi po prostu decyduje się ukrywać swoją wiarę, nie pokazywać tego publicznie ze strachu po prostu, ze względu na nastroje, jakie panują w kraju. No i właśnie w ten sposób Shadi traci swoją najlepszą przyjaciółkę, która nie chce się do niej przyznawać z tego powodu, że nie chce sobie niejako psuć reputacji, to znaczy nie chce za bardzo być już widziana w towarzystwie takiej prawdziwej muzułmanki, chociaż sama też nią jest, a przynajmniej była do czasu, do pewnego momentu. Natomiast no wszystko się zmieniło jednak po 2001 roku. To jest taka książka, która jest przeładowana smutkiem, przeładowana negatywnymi emocjami, ale jednocześnie jest napisana w bardzo, bardzo ładny sposób. Bardzo do mnie trafił sposób pisania. Szczerze mówiąc, kiedy czytałam książkę Gdyby ocean nosił twoje imię, to nie pamiętam, żeby aż tak bardzo uderzył do mnie styl pisania. Natomiast warto podkreślić, że ja tamtą książkę czytałam w języku angielskim, a tutaj już zapoznałam się z polskim tłumaczeniem autorstwa Kai Makowskiej i wydaje mi się, że tutaj po prostu tłumacz zrobiła naprawdę świetną robotę, ponieważ bardzo dobrze się to czyta. Może momentami te zdania są takie zbyt dramatyczne, to znaczy takie zbyt, wiecie, wyolbrzymione, zbyt egzaltowane w pewien sposób. Troszkę może niepasujące do chyba 17-latki, wydaje mi się, że Shadi ma 17 lat. Natomiast jakoś mi to wszystko grało, to wszystko było takie spójne i pasowało mi to bardzo do tej książki i do emocji, jakie we mnie wzbudzała. Także koniec końców przyznałam jej 4 gwiazdki na 5. Jest to taka smutna, ale jednocześnie piękna historia, piękna opowieść. Jeżeli zastanawialiście się, czy przeczytać tę książkę, ale z jakiegoś powodu jeszcze tego nie zrobiliście, to według mnie naprawdę warto, ja polecam, chociaż nie jest to taka książka, która trafi gdzieś tam do grona moich ulubieńców, to jednak cieszę się, że ja się z nią zapoznałam i na pewno nie był to stracony czas. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o drugiej książce, którą przeczytałam w lutym, a jest to ostatnia prawdziwa singielka. To jest książka, która zbierała turbo pozytywne recenzje, która została okrzyknięta nową Bridget Jones, która no, miała być taką bardzo przyjemną, bardzo zabawną, humorystyczną opowieścią rozgrywającą się w azjatyckich realiach. Natomiast dla mnie to był po prostu festiwal cringe'u. Naprawdę ja wrzucałam fragmenty niektóre tej książki na swojego Instagrama i też pisaliście mi, że w ogóle dziwicie się, że ta książka zbiera tak pozytywne opinie, że chcieliście ją kupić, ale już teraz widzicie, że sposób pisania Wam nie odpowiada. Żeby nie było, ja nie odradzam Wam tej książki. Jeżeli macie ochotę się z nią zapoznać i przekonać się na własnej skórze, to jak najbardziej róbcie to, macie do tego prawo. Natomiast dla mnie jest to książka, która bardzo, bardzo, bardzo mocno nie trafia w moje poczucie humoru. Te żarty tutaj są naprawdę takie, no wiecie, ja bardzo często po prostu się krzywiłam z zażenowania zamiast śmiać. Bohaterka tutaj ma 33 lata bodajże, natomiast zachowuje się strasznie niedojrzale. Zachowuje się jak taka typowa nastolatka. W dodatku cały czas chodzi albo pijana, albo na kacu. Spóźnia się notorycznie do pracy, chociaż stara się w tej samej pracy o awans, chce być partnerką w jakiejś tam kancelarii prawniczej. I z jednej strony tutaj jest pokazane, że ona tak strasznie na to pracuje, to znaczy, że zostaje po godzinach, że rywalizuje z takim swoim najbliższym współpracownikiem o to miejsce, a z drugiej właśnie bardzo często pokazane jest to, że ona do tej pracy się ciągle spóźnia, ciągle przychodzi do niej na kacu, ciągle ma dosyć w ogóle rozmowy z klientami. No, bardzo mi to wszystko zgrzytało, bo trochę
trochę tutaj miałam takie sprzeczne komunikaty płynące z tej książki. No a poza tym, tak jak wspomniałam, nie była to książka dla mnie w ogóle zabawna. Ten humor totalnie mnie nie bawił. To były takie żarty na naprawdę niskim poziomie. Nawet nie chodzi mi tutaj o tematykę, bo tematyką tutaj jest to, że Andrea, czyli właśnie ta główna bohaterka, jest ostatnią, powiedzmy, singielką w swojej rodzinie, a ponieważ jest to duża azjatycka rodzina, to jest bardzo duży nacisk ze strony, no głównie jej matki, na to, żeby ona w końcu wyszła za mąż, żeby się ustatkowała. Więc ona próbuje znaleźć sobie tego chłopaka, próbuje znaleźć sobie partnera, zakłada Tindera, jakieś tam inne aplikacje tego pokroju. No i opisuje też swoje randki, opisuje swoje właśnie relacje z różnymi mężczyznami. Ale to wszystko jest w takiej atmosferze bardzo, bardzo niezdrowej rywalizacji ze swoją tam chyba kuzynką, która ma mieć niedługo wesele. I ona za wszelką cenę próbuje sobie znaleźć partnera nie po to, żeby być szczęśliwa, tylko po to, żeby na tym weselu pojawić się właśnie z kimś, a nie przyjść tam sama, albo najlepiej, żeby w ogóle wyjść za mąż jeszcze wcześniej. Tak więc zupełnie nie było to coś w moim stylu, zupełnie mi się ta książka ani fabularnie, ani językowo nie podobała, humor też był nie dla mnie, także no niestety ja Wam jej nie mogę polecić. Natomiast wiem, że ta książka ma wielu fanów, także być może będziecie chcieli sprawdzić na własnej skórze i przekonać się, czy to jest coś, co Wam odpowiada, czy może nie. Przechodząc już do książek, których nie mam fizycznie, to zacznę może od e-booka, a była to najnowsza książka Colleen Hoover, czyli Reminders of Him. I w tej książce mamy do czynienia z 26-letnią bohaterką, która po 5 latach wychodzi z więzienia i okazuje się również, to znaczy okazuje się dla czytelnika, ponieważ ona to doskonale oczywiście wie, że ma malutką córeczkę, to znaczy w więzieniu okazało się, że jest w ciąży i urodziła właśnie tą córeczkę, którą wychowują obecnie rodzice jej byłego partnera i ona po wyjściu z tego więzienia jedzie do tego miasteczka, gdzie ci rodzice i ta dziewczynka mieszkają. Bardzo chciałaby odzyskać swoją córkę, odzyskać do niej prawa, bardzo chciałaby się nią zająć i być w końcu prawdziwą matką. Natomiast właśnie rodzina jej partnera nie pozwala jej się do tego dziecka zbliżyć, nie pozwalają jej się w ogóle z nim spotkać, ponieważ obwiniają Kena o śmierć swojego syna i po prostu nie chcą pozwolić jej, aby zbliżyła się do swojej córeczki. Oni mają nad nią prawa do opieki i zajmują się nią bardzo dobrze, to nie są źli ludzie, natomiast wiadomo, Kena jako matka chciałaby po prostu poznać przynajmniej swoją córkę, która została jej odebrana jako noworodek. Trafia do tego miasteczka i tak naprawdę nie chce się zdradzać z tym, kim tam jest, ponieważ jest to niewielkie miasteczko i obawia się, że ludzie mogliby ją rozpoznać, a tego by nie chciała. Poznaje tam pewnego mężczyznę, który jako jedyny wydaje się być do niej przyjaźnie nastawiony, więc zaprzyjaźnia się z nim, między innymi też wywiązuje się pewna relacja, która jest zresztą bardzo skomplikowana z różnych powodów. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o taką linię fabularną, to jest tyle, co mogę Wam powiedzieć bez zdradzania jakichś większych szczegółów z fabuły. Jak to u Colleen Hoover bywa, jest to bardzo wzruszająca historia, pełna bólu i takiej niesprawiedliwości. Taka książka, na której można sobie popłakać, ale nie jest to książka, która jakoś szczególnie do mnie trafiła. To znaczy, jeżeli chodzi o Colleen Hoover, to mam kilka swoich ulubieńców. Ta do nich nie należy, ale nie uważam też, żeby była jakoś zła. I bardzo się cieszę, że autorka porusza najróżniejsze wątki w swoich książkach, bo mieliśmy już do czynienia z problemem niepłodności. Mieliśmy do czynienia na przykład z bezdomnością, różnymi takimi fizycznymi niepełnosprawnościami. A tutaj mamy również historię kobiety, która odsiedziała po prostu wyrok w więzieniu. Także naprawdę autorka porusza szereg różnych trudnych tematów i robi to w bardzo emocjonujący sposób. Ja, tak jak Wam już wielokrotnie mówiłam, jestem fanką Colleen Hoover, zdecydowanie nie wstydzę się tego przyznać i zawsze wyczekuję jej kolejnych książek. Tak jak wspomniałam, nie jest to może jakaś wybitna książka, ale dalej warta przeczytania. Na pewno nie żałuję, że po nią sięgnęłam i dalej będę sięgać po inne książki Colleen Hoover, które wyda i napisze. A jednocześnie ta książka zachęciła mnie trochę do powrotu właśnie do książek Colleen Hoover, ponieważ ja wiele z jej książek, znaczy właściwie wszystkie jej książki czytam za chwilę po tym, jak one wyjdą, więc niektóre z nich czytałam naprawdę wiele lat temu i za dobrze ich nie pamiętam, a są wśród nich moje ulubieńcy i bardzo chętnie przynajmniej do kilku z nich bym sobie wróciła, także zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś takiego, wiecie, miesiąca z Colleen Hoover i po prostu przeczytać sobie kilka tych książek ponownie, odświeżyć sobie te historie w mojej głowie i zobaczyć, czy dalej podobają mi się tak bardzo jak kiedyś. Na pewno w planach byłoby Maybe Someday i Wszystkie nasze obietnice, bo to są takie dwie moje ulubione książki, ale myślę, że chciałabym też wrócić do Hopeless, do Ugly Love i na pewno też do It Ends With Us, ponieważ ostatnio widzę, że ta książka robi się bardzo popularna i bardzo, bardzo pozytywnie oceniana. I tutaj ponownie, kiedy ja czytałam tą książkę chyba 2 lata temu, to nie był to jakiś mój wielki ulubieniec, natomiast chętnie przeczytałabym po prostu ją jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, bo widzę, że bardzo wielu ludzi uwielbia tą książkę i uważa ją za jedną z najlepszych napisanych przez Colleen Hoover, także to też jest coś, co bym sobie odświeżyła. Ale to tak zupełnie na marginesie, a wracając do Reminders of Him, no to jest to takie 4/5 gwiazdy, więc też naprawdę bardzo dobrze. I książki, które przeczytałam w formie audio, to przede wszystkim Krucyfiks Chrisa Cartera. To jest książka, po którą ja sięgnęłam trochę z polecenia Sylwii Teachbook, a trochę dlatego, że ja mam tę książkę w formie papierowej gdzieś u swoich rodziców na półce od bardzo, bardzo, bardzo dawna i nigdy po tą książkę nie sięgnęłam, ale gdzieś tam zawsze wiadomo, skoro ją mam na półce, no to zawsze gdzieś tam była w planach, a ostatnio Sylwia właśnie bardzo mocno polecała książki tego autora u siebie na kanale, więc sięgnęłam sobie po tą książkę w formie audio. No i muszę przyznać, że niestety trochę jestem rozczarowana, ponieważ nie do końca do mnie ta książka trafiła, to znaczy utwierdziła mnie w tym, że ja nie jestem fanką tego typu kryminałów pisanych w taki sposób. Nie wiem, jaki to jest sposób, bo zastanawiałam się przed nagraniem tego filmu, jak ubrać słowa to, co mi konkretnie w tej książce nie odpowiada i nie jestem w stanie tego sprecyzować. To jest po prostu ten konkretny styl pisania, który mi akurat nie podchodzi.
No i po prostu nie zapałałam jakąś wielką sympatią do tej historii, a jednocześnie ja nie czytam za dużo kryminałów, więc nie jestem jakoś bardzo doświadczona w tym kierunku. A tutaj sprawcę całego zamieszania byłam w stanie przewidzieć bardzo, bardzo szybko. Tak naprawdę niemalże od razu, kiedy ta osoba pojawiła się gdzieś tam w polu widzenia, to podejrzewałam, że to będzie właśnie morderca i moje przewidywania okazały się słuszne na koniec, więc troszkę byłam rozczarowana, że tak łatwo przyszło mi przewidzenie tego największego plot twistu, który miał w tej książce być. Fanką szczególną nie jestem, natomiast jest to taki całkiem typowy kryminał, więc jeżeli jesteście fanami tego gatunku, to myślę, że może Wam się spodobać. Wiem, że jest to początek dłuższej serii, nie wiem, czy będę kontynuować, raczej mi się nie wydaje. Natomiast nie mówię, że nigdy tego nie zrobię, bo może kiedyś po prostu przyjdzie taki moment, że stwierdzę, a posłucham sobie kolejnej części, może właśnie jak nie będę miała nic do słuchania, to skuszę się na drugi tom, który chyba nazywa się Egzekutor, z tego co wiem, i właśnie pamiętam, że Sylwia mówiła, że jest dużo lepszy i w ogóle chyba według mnie jest to najlepszy tom serii, także kto wie, być może jednak dam jeszcze raz szansę temu autorowi, ale po prostu już teraz wiem, że jest to coś, co stylowo nie do końca mi podchodzi. I już ostatni audiobook, o którym chciałabym wspomnieć, to książka Współlokatorzy, Beth O'Leary. Ja wiedziałam, że będę chciała tę książkę przeczytać, to znaczy chciałam ją przeczytać już dawno, ponieważ tę autorkę poznałam przy okazji książki Zamiana i właśnie wtedy chciałam sobie jeszcze zobaczyć, skonfrontować swoje wrażenia z tym, chyba to był jej debiut, wydaje mi się, Współlokatorzy. W każdym razie na pewno była to pierwsza książka, która ukazała się w Polsce i zbierała bardzo, bardzo pozytywne opinie. Pamiętam, że naprawdę w internecie było o tym dosyć głośno i wszyscy raczej chwalili tę książkę. Miała to być właśnie taka lekka, zabawna historia i rzeczywiście taka była. Może znowu tutaj nie do końca gdzieś tam trafiła w mój gust, natomiast całkiem nieźle się bawiłam. Była to taka lekka właśnie historia do słuchania, idealna jako audiobook, ponieważ nie trzeba się było jakoś szczególnie skupiać, żeby wiedzieć, co się dzieje w fabule, żeby się nie pogubić w fabule. Także jako taki właśnie lekki audiobook do słuchania sprawdziła się naprawdę świetnie. A historia opowiada o dziewczynie, która rozstaje się z chłopakiem i szuka na szybko jakiegoś mieszkania na wynajem, ale ponieważ nie zarabia dużo, no to nie stać ją na samodzielne wynajmowanie mieszkania i decyduje się na taką bardzo oryginalną ofertę, gdzie ma dzielić mieszkanie z mężczyzną, ale ma się z nim w ogóle nie widywać, ponieważ on jest pielęgniarzem, z tego co wiem, i pracuje na nocne zmiany, więc nie ma go w ogóle wieczorami w domu, na weekendy wyjeżdża gdzieś tam ze swoją dziewczyną, więc też go nie ma. I tam jest w ogóle taki dziwny układ, że oni mają dzielić jedno łóżko, z tym, że właśnie nigdy się w tym łóżku nie spotkają, ani w ogóle nigdy w mieszkaniu się nie spotkają i tak mija naprawdę kilka miesięcy i oni w ogóle nigdy siebie nie widzieli na oczy, także to jest taka bardzo naciągana fabuła, wydaje mi się, ale sprawdza się właśnie w takiej formie lekkiej historii romantycznej, lekkiej komedii romantycznej. Całkiem nieźle, także dobrze się bawiłam, może nie jest to nic wybitnego, takie 3 gwiazdki na 5, średniaczek, ale tak jak wspomniałam na początku, dobrze się ta książka sprawdziła jako lekki audiobook do słuchania, gdzie nie trzeba się skupiać, nie trzeba za dużo myśleć, nie trzeba za dużo analizować. Gdybym miała porównać obie książki, Zamianę i Współlokatorów, to chyba jednak bardziej podobała mi się Zamiana, chociaż też już dobrze nie pamiętam, bo czytałam tą książkę chyba rok temu. Także, no nie wiem, może gdybym przeczytała na świeżo, to miałabym inne zdanie. Przede mną jeszcze jedna książka tej autorki, czyli W drogę, która leży na mojej półce od jakiegoś czasu. Kiedyś ją nawet zaczęłam, ale jakoś nie mogłam się wciągnąć w fabułę. I odłożyłam na półkę, ale pewnie jeszcze kiedyś do niej wrócę, także jestem bardzo ciekawa tego ostatecznego werdyktu, która z trzech książek będzie podobać mi się najbardziej. No i w zasadzie tyle, słuchajcie. To byłyby wszystkie książki, które udało mi się przeczytać i przesłuchać w ubiegłym miesiącu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam minął luty i jakie macie plany czytelnicze na marzec. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!